Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek Wyzwania Dziesięcioleci. Jesteśmy w 1950 roku i właśnie niedawno ogarnęłam, że już niedługo będziemy przechodzić do 1960, dlatego że już za niedługo podrasta nam Ronald i jego siostra, a jak wiecie, oni są takim już chyba ostatnim ogniwem, jeśli chodzi o 1950 czy początek 1960. No w każdym razie oni muszą pójść na wojnę, czyli będziemy losować to, czy oni przeżyją, czy nie. No i w zależności, jeżeli Ronald przeżyje, to na pewno będzie jedną z takich czołowych postaci 1960 roku. Natomiast jeśli nie przeżyje, no to będziemy zmieniać trochę fabułę. Ja wam oczywiście nie powiem, co chodzi po mojej głowie, bo gdybym powiedziała, to bym wam zepsuła zabawę. Ale jeżeli już dotrwaliście do tego momentu, będzie mi miło, jak zostawicie już teraz jakąś łapkę w górę, w dół, jak wolicie, to obojętne, w zależności czy wam się odcinek, no dziwnie powiedzieć, czy wam się podoba, ale żeby nie zapomnieć, bo zawsze na koniec możecie zweryfikować, jeśli stwierdzicie, że a jednak mi się podoba, albo jednak nie. I komentarz, jakikolwiek, możecie napisać dzień dobry, albo nie, cześć Scarlett, albo jakikolwiek komentarz, nawet dosłownie, cokolwiek napisać, będę wdzięczna, bo to pomaga, jeżeli chodzi o zasięgi i docieranie do moich widzów, którzy nie dostają powiadomień od tego serwisu, nie wiem dlaczego, chociaż mają powłączane dzwoneczki, mnie to bardzo denerwuje, znaczy dobra, oglądałam masę materiałów na ten temat i różne z tego są cyrki, że nie wiem, no... Jak dwa razy nie klikniecie z powiadomienia filmu, to już wam YouTube, mimo że macie włączone powiadomienie, nie wysyła tych powiadomień z danego kanału i inne tego typu rzeczy, więc trzeba zasubskrybować od nowa włączać dzwoneczki i w ogóle. Ale najprostszą metodą w tym wszystkim jest przede wszystkim to, żeby ten film się pojawił moim subskrybentom na stronie głównej. A żeby się pojawił, no to potrzebna jest do tego reakcja, żeby YouTube wiedział, że powinien polecić wam ten film. Także dlatego proszę. I będzie mi bardzo miło, jeżeli to dla mnie zrobicie, bo zawsze na koniec też możecie napisać kolejny komentarz, ale tym razem odnoszący się do treści. A tamte rzeczy, no żeby zwyczajnie nie zapomnieć, bo ja wiem jak to jest, ja sama oglądam YouTube'a, więc też często zapominam zostawić tej reakcji, czy jakiegoś komentarza. Także dobra, mamy to wyjaśnione, mamy to wyjaśnione. Kolejne rzeczy takie stricte organizacyjne, muszę wam powiedzieć, ponieważ troszkę sobie przerobiłam Brightchester, ale w budynki, które zbudowałam. I ja wam je pokażę, bo jeden będziecie znać, jednego nie znacie. I tak, przede wszystkim, pierwsza z najważniejszych rzeczy jest to zlikwidowałam ten dom fruwaka, ponieważ ja jednak tutaj chcę, żeby znajdował się sklep Gabrieli Anny. Ponieważ chcę ją wrócić z powrotem do Brightchester, bo mi się wydaje, że ona do tego otoczenia pasuje, więc będziemy tutaj sobie kombinować takim sklepem w stylu właśnie w kamienicy, takim vintage i ten sklep prawdopodobnie ja też dla was udostępnię, żebyście wy też mogli sobie z niego skorzystać, bo z tego co nawet ja patrzyłam, bo chciałam teraz sobie pobrać w galerii, nie było nic takiego nawet ciekawego, chyba że ja nie umiem szukać w galerii, więc prawdopodobnie zbuduję tu albo na live, albo na speedbuildzie, ale będzie ten sklep, tylko muszę mieć do tego też trochę wenę. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą zbudowałam, buduję i która będzie dla was udostępniona też, i to jest ten budynek, którego wam na razie tutaj nie pokażę, bo on jest budowany na live, był budowany na live, to też jest kamienica. I ten budynek też będzie udostępniony, ale będzie skończony przeze mnie już prawdopodobnie w ramach speedbuilda, więc nie pokazuję wam na razie. Musicie poczekać, a jeśli chcecie już wiedzieć co i jak, to zapraszam do wspierania, ponieważ wspierając od progu symbolicznego, czyli 5 zł miesięcznie, mają dostęp do wszystkich spoilerowych zapisów live'ów, bo... No są to spoilerowe zapisy, wy to zobaczycie dopiero w odcinku, jak już to wszystko będzie skończone. Także tak. No i wspierając oczywiście mają inne jakieś dodatkowe bonusy w zależności od progu, więc zachęcam bardzo serdecznie też do wspierania mojego kanału, bo wydaje mi się, że jest fajnie, jest super atmosfera i pozdrawiam wszystkich wspierających tutaj, bo po prostu typów uwielbiam. Kolejna rzecz jest taka, że postawiłam tutaj jedną z kamienic, które budowałam w ramach first looku uniwersytetu, ona jest dla was udostępniona, to jest kamienica z podstawy i tylko i wyłącznie z uniwersytetu, ta jest zrobiona z pełną kolekcją, więc macie dwie kamienice takie do Brightchester, w zależności od tego jakie posiadacie rozszerzenia, no to to i tu. No i wstawiłam tutaj bar, który znacie z RWDG, jest to bar też udostępniony dla was w Brightchester, zamiast tego, który tutaj był, bo on był brzydki, a ten dom też jest udostępniony, to też wiecie. No i musiałam Arciego przeprowadzić, ponieważ ten dom jest jeszcze pusty, więc Arcie nie miałby gdzie żyć, więc go przeprowadziłam, natomiast Elijah został
w swoim domu. I to jest chyba tyle z takich kwestii informacyjnych. Przepraszam, że tyle gadałam, ale no musiałam wam o tym powiedzieć. I możemy wrócić do rozgrywki, gdzie, jak wiecie, ostatnio zdarzył się dramat, ponieważ kotlety nie wiadomo dlaczego były otrute. No i niestety nasz mąż nie przeżył spotkania z kotletami Gabrieli Anny i umarł. Stracił życie. No i Gabriela Anna z tego wszystkiego porodziła syna. Przepraszam, musiałam. I ten syn tutaj leży i on się nazywa jego ojciec, no bo nie wypadało go nazwać inaczej, jak ojciec w takich tragicznych po prostu okolicznościach zakrztusił się mięsem z kotleta, czy tam, no to w tym stylu coś. No oczywiście Gabriela Anna, wiecie, ona to jest od razu... Dobra, nie powiem tego, bo mi ograniczy zasięgi, ale wiecie, plaża tylko inaczej przedstawiając literki w stylizacji swej, więc jest powiedzmy, że plażą i stwierdza, że kurde, no to teraz można szaleć. I z racji tego, że wiecie, zrobiło się, co się zrobiło, ja sprzedam ten sklep, który on nawet nie ma tutaj sklepu, widzicie, no to kupimy jej sklep. Kupimy jej sklep ten, który jest na razie pusty, który się znajduje tu, który ja będę budować, ale jeszcze nie wiem jak, nie wiem kiedy, nie wiem gdzie. I on będzie sklepem z odzieżą. I miałam dwie koncepcje na to, co będę robić. Czy ona, że ona będzie tam żyć i będzie sobie go prowadzić, ale z drugiej strony stwierdziłam, że ja ją chyba wprowadzę do tego domu, który buduję też dla was w ramach Speedwilla, bo on jest piękny. To jest moja najlepsza kamienica w całej mojej karierze. Naprawdę jest najlepszą kamienicą w całej mojej karierze. I chyba jak skończę, to ona sobie będzie tutaj mieszkać. Nie wiem, potwierdź przelew. Po prostu chcę mieć tę działkę zakupioną. A tu postawimy sobie naprawdę taki ładny, elegancki sklep i nie wiem, coś jeszcze przy tym, bo to jest duża działka ogólnie, nie? Więc sklep będzie mieć większą działkę od, od jej domu. No, a może tutaj ten dom wybuduję jej? Nie wiem jeszcze, co zrobię. Bo chyba nie mam żadnej vintage kamienicy budowanej przeze mnie. Tam mi się wydaje. Nie mam. Bo ostatnio też wykorzystuję trochę te budynki, które i dla was buduję. No bo kurde, mam ich tyle, że po co mam 50 robić takich samych, jak są już jakieś fajne. No ale te główne domy, no to wiadomo, że dalej nie są udostępniane. No, niestety. No nie. Wiem, ale jest dużo innych fajnych. Też przy okazji wam mogę je pokazać, bo nieraz pytacie się mnie o jakieś budynki, że chcielibyście coś tam, nie wiem, wille, jak ktoś tam, a jest bardzo podobny budynek mojej galerii, bo ja to, że nie publikuję wam domów w serii, nie znaczy, że nie buduję dla was jakichś rzeczy, które byłyby w podobnym stylu. Także to tak działa mniej więcej. No bo siłą rzeczy ja chcę mieć te budynki w serii dla siebie, dlatego ich nie udostępniam i tyle. A, i od razu może tutaj powiem, bo dużo osób do mnie pisze, że zbudowało na przykład mój dom z tej serii i czy mogą go udostępnić. Właśnie sęk w tym jest taki, że gdybym ja chciała, żeby te domy z tych serii były udostępnione, bym je sama po prostu udostępniła, a nie czekała, aż je odtworzycie i wy udostępnicie. Więc ja nie mam nic do tego, jak sobie prywatnie odtwarzacie jakieś moje budynki, prywatnie sobie w nich gracie, nigdzie ich nie udostępniacie. Nie mam nic do tego, ja rozumiem, tak działa inspiracja, nawet jak simów sobie robicie prywatnie takich i też ich nie udostępniacie i nie piszecie, że to wszystko wasze jest. Natomiast właśnie prosiłabym, żeby nie udostępniać takich rzeczy, no bo nie bez powodu ja ich nie wrzucam i tyle, no bo... Wydaje mi się, że każdy chce mieć jakiś taki element czegoś tylko dla siebie i właśnie tak działa. W moim wypadku też chcę mieć jakiś taki element tylko i wyłącznie dla mnie, który tylko i wyłącznie zobaczycie tutaj. Dobra. Jezus, jak ja się nagadałam. Matko Boska, strasznie. 10 minut mam tutaj, nie wiem jak ja to potnę, żeby to miało ładny skład, ale lecimy do nas, do domu, do naszego purchlaka, bo bardzo się z jego powodu cieszymy. No ale, kochani, trzeba wezwać jakiegoś naszego kolegę, ponieważ nam jest tak przykro z tego powodu, że nie mamy męża i on umarł. Chodź, wezwij swoim telefonem na korkę kogoś, czy idziesz do pracy, rób zdjęcia. Ale czemu mam robić zdjęcia? W sensie, komu mam robić zdjęcia? Rób zdjęcie. No, płaczesz. Krokodyle łzy. Los cebula i krokodyle łzy. Tak. No, teoretycznie mogłaby i w tym domu zostać, ale wiecie, nie? To jest dom, który ona będzie chciała raczej sprzedać, bo to jest raczej dom nie taki, jak być powinien. Czy to takie zdjęcia, czy nie takie? No, nie takie zdjęcia. Musimy chyba ludziom zrobić zdjęcia, nie? Nie? Schlebiaj, kłóci o karierę, idź sobie. To teraz na nią powinno pójść wszystkie hejty, że przez nią nie żyje pan domu.
Narzekaj na wielkość telewizora. Poproś o małą pożyczkę, popraw humor. Pochwal strój, przychwalać majątkiem, przeprowadź wywiad. Ucz dziergać, rozmawiaj o stroju. Do ulubionego autora. Jakie mam zdjęcia robić? Udało ci się znaleźć coś inspirującego? Użyj swojego telefonu, skorzystaj z interakcji, fotografuj koncept, aby uchwycić tę chwilę. Mhm. Czyli ja muszę moim telefonem na korbkę robić zdjęcia, tak? No super. Super. Super pomysł. No, ale to takie trochę jest głupie, bo co? Ja się 3 razy obrócę i mogę zrobić fotografuj koncept? Znaczy, nie żebym narzekała, bo to tak wiecie, dzięki temu jest może łatwiej mi. No ale, fotografuj koncept. I kolejna sprawa odnośnie purchlęcia. Ono na razie jest w wieku, w którym nie możemy się go pozbyć z domu i ja wiem, jak to brzmi. Nie oceniajcie mnie, to jest fabuła, okej? Okay? To jest fabuła, to nie ja. To nie ja. Byłam wyrzucicielką purchlaków z domu. No, ona musi podrosnąć, więc na razie pani ta będzie się tym purchlęciem zajmować, a my jesteśmy na etapie szukania po prostu dla siebie domu, bo mamy złe wspomnienia z nim i w ogóle, bo tutaj miłość naszego życia straciła swoje życie i będziemy szukać tego domu i ta się będzie zajmować tym purchlęciem, a potem z tym purchlęciem coś tam się wymyśli, nie? Że gdzieś tam się je wyśle do jakiejś szkoły wojskowej albo coś. W sensie chodzi o to, że dużo osób mi pisało, że powinna mi niby, że opieka społeczna zabrać czy coś, ale to nie pasuje do tego konceptu. Nie, taka pani jak ona nie może sobie na to pozwolić. Po prostu zadbamy o lepsze wykształcenie jak najdalej od nas, nie? No i chodź, musisz do kogoś płakać. Archie jest pierwszy, więc Archie, chodź tutaj, zaproś do spędzenia czasu na tej parceli za pomocą naszego telefonu na korbkę. Szkoda, że nie ma tutaj takiego tutaj nastrójnika na zasadzie krokodyle właśnie łzy czy coś w tym stylu. Chodź. Okaż podziw, że zwolnił się z pracy tylko po to, żeby do nas przyjechać. Jaki ty jesteś piękny, cudowny i chodź... obejmij go. Tak, i poproś o radę, bo jest tak źle. Okej. Wyślij do domu? Nie chcę wysyłać do domu. Klucze do rezydencji to tym bardziej mu nie damy. Chociaż mam wrażenie, że to coś się popsuło z tymi kluczami do rezydencji, bo w mieszkaniach, pamiętam jak była premiera Miejskiego Życia, to ci Simowie naprawdę wchodzili i imprezy robili nam w naszym mieszkaniu, a teraz oni, dajesz im klucz, oni nawet nie przychodzą do nas, więc tak nie wiem. Czy ty możesz wejść? Wyślij do domu. Przyjazne. Entuzjazmu się gotowaniem, narzekaj na wielkość telewizora, nie ma czegoś takiego tutaj, no to dobra, zrobimy tak. Dodaj do grupy i chodź, siądziemy sobie tutaj, usiądź razem w salonie. Opowiedz dramatyczną historię o tym, co się stało, jak umierał. Jak się zatruwał, jak na niego patrzyłaś i tak myślałaś, o nie, chciałabym mu pomóc, ale nie powiem. Nie pomogę, bo nie mogę, bo coś tam, bo pierdu, bo nie wiem. No. I chodź tutaj z zabawnych dowcip o kaczkach. No, że tak, żar jak kaczka, wielkie kawałki, więc tam, nie wiem, szlak go trafił. I zapytaj o zawód. O, bo on chyba jest bezrobotny. Serce mam złamane. Nic romantycznych. Ponura pochwała. Pochwal go ponuro, że on do ciebie przyszedł. Co to się dzieje? Och, kochana, ale pamiętaj, że jesteś już wolna, nikt cię nie dręczy, nie prześladuje, nie terroryzuje. Jesteś już bardzo wolna, tak? Zabawny, wręcz zabawny prezent. Co on robi? Gdzie idziesz? Więcej opcji, służba... Obowiązki. Przestań pracować, sprzątać, przestań zajmować się dziećmi. Zajmij się tym dzieckiem, bo my do niego nie pójdziemy. Przydziel zadanie. Czyś brudnowiek. Zajmuj się dzieckiem. A ten idzie purchle oglądać. O nie. Zajmij się tym dzieckiem, przecież no nie my się będziemy nim zajmować. Chodź tu, poproś o radę, czy coś. O, zapytajcie z syreną. Idealne pytanie, no. Zawsze jak przychodzi do ciebie typ w 1950 roku, to się go pytasz, czy jest z syreną. Ucz dziergać.
No, płacze, płacze, no ale niech płacze. Pochmura, pochwała. Niezręczne spotkanie. Halo! Halo, halo! Zajmuj się dzieckiem. Brittany Johnson się powiedział mi, że herbaty na festiwalu humoru i herców sprawiają, że świecisz się jak kosmita. Chcesz sprawdzić? Przecież nie my będziemy kupę wyrzucać w żałobie. Muszę jej usunąć te nastrójniki, bo ona nie może nic zrobić takiego, wiecie. Ale dobra, biegaj sobie na razie, by oczyścić umysł. No bo musisz trochę poudawać te żałoby, aż tak nie jesteśmy ekstremalni. Widzicie, zmieniła mi strój. Kobieta wyzwolona idzie biegać. Och nie! Odeta! Narzekaj na problemy. Ciebie facet zostawił, a nas nie wiem co zostawił. Gratuluję nowego członka rodziny. Twoja siostra Odeta tutaj jest. Czemu jesteś taka nieskromnie ubrana? Odeta, czy ty masz kolczyk w nosie, septum? O mój Boże, Odeta! Nie rób nam tego. Psujesz mi odcinek. Halo. Garderoba. Zmień strój. Nie możesz mi psuć odcinka. Wygląda jak kobieta. A nie. Czupi radło z kolczykiem. Narzekaj na problemy. Wszyscy jesteście biedni. Odeta jest z ulicy, nie wiem, czy pamiętacie. Obejmij czule. To co? Współdzielony smutek. Poczucie bliskości wobec kogoś, kto czuje się źle. Aha. Schlebiaj jej. No bo ona też się rozeszła, nie? I ma teraz tyle purchlaków na utrzymaniu, a jej facet się gdzieś tam prowadzi nie wiadomo gdzie. Dobra. Miałaś biegać, by oczyścić umysł, więc idź biegać, by oczyścić umysł. Siostra tutaj przyszła, no ale dobra, no zmusiliśmy ją do zerwania. Chyba nie do końca szczęśliwa z tego, co zrobiła, ale to nieważne. My sobie idziemy biegać, by oczyścić umysł. A co ona tam sądzi o tym? No trudno. Wyszło jak wyszło, przypadeczek, nie? Nie chcieliśmy. Aż mi się przypomina pierwsze pokolenie RWDG, Boże, RWDG 10-leci, bo tutaj właśnie mieszkaliśmy. Więc poudajesz ten smutek cały czas. Tutaj będziesz sobie wygłaszała mowę motywującą. O właśnie. Będziesz sobie mówiła, że życie jest okej. 22 godziny. To da się szybko załatwić wszystko. O, pięknie, jak nam te godziny schodzą tutaj. Smutku. W sumie nawet czytować nie trzeba, bo się tak autentycznie robi. A czy ta się zajmie tym purchlakiem w końcu? Bo my musimy spać. Jezu, matka nawet nie wzruszona na płacze dziecka. Dobrze, nie zajmie się nim, co? Chodź, zmień mu brudną pieluszkę i... No, piersią go nie będziemy karmić, bo dostaniesz butelkę. I weź się, ogarnij. I siema nara. Idź spać. Natomiast wbijemy sobie jeszcze na chwilę do naszego Bridleton Bay, ponieważ tutaj mamy naszych pięknych Simów, którzy jak wiecie tworzą udany związek, czyli Crystal McTinsley oraz Tomasz Kimbridge. McTinsleyówna z Kimbridgem, ale McTinsleyówna od tej linii, która jest linią wyklętą, nie do końca wyklętą, ale wiecie, tę taką niegłówną. Czy wy nie mieliście przypadkiem starać się o purchle, bo wy jesteście teraz razem w związku i jest ona taka kształtna, piękna i cudowna? No właśnie. On się rozwiódł. Jak tam twoje życie uczuciowe? Krystal, Ernest, Sofia, Agnes, Kate, Odeta. Aha, ty dalej jesteś z Odetą. Młoda, dorosła i niepracująca mamusia. Mhm. Czyli tutaj dalej lecisz sobie w dziwne związki. O matko boska, co tutaj się, Jezus, dzieje? Tomasz McTinsley nie działa! Wydawało mi się, że chcesz o tym wiedzieć. Tutaj kolejne barabara, bo ja myślałam, że oni powinni mieć jakieś purchlaki, ale no Tomasz McTinsley nie żyje. No widzisz, widzisz, widzisz. Tomasz, Ernest i Zośka. Czy ja ich mogę wysłać do ich nagrobków? Bo oni tak... A czy z drugiej strony fajnie, że to jest nawiedzony dom. To tak trochę pasuje, nie? Ci się powinni z niego wynieść. Mogłabyś sobie w tę ciążę zajść, bo by to było takie skomplikowane bardziej, że on by miał dwójkę dzieci, nie wiadomo było co i jak. Zrób test ciążowy. No! Właśnie o to mi chodziło. Tak, 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 tak. Bo to ma być skomplikowana sytuacja i skomplikowana relacja, tak? Znaczy tak ja trochę oklepana, bo oni wszyscy tam wszystkimi dzieci mają. To już pomijam, ale... No kolejne w ciąży, nie? O mój Boże, drogi. Dlaczego wy wszystkie zachodzicie w tę ciążę? W tych barabara, nie?
Tak być nie może. Nie, ale to jest ogólnie dobry motyw, ponieważ on tutaj, wiecie, niby się rozstał z tą Odetą i niby ją zostawił z dziećmi, ale on właściwie... no tak nie do końca, po prostu miał dość i stwierdził, że no może lepiej inne dzieci, bo przygarnie... Czemu wasze dzieci są takie nieogarnięte? No dobrze, jedziemy tutaj do domu spotkać się z dziećmi i pogadać z Odetą, że wiesz, Odeta, no niby wszystko fajnie, tak pomieszkałem sobie, ale ta nie robi obiadu, nie? Kolejna nie robi mi obiadu. Więc może warto byłoby, żeby ktoś mi w końcu ten obiad zrobił i iść pogadać z Odetą. Obiekty usunięte. Sami jesteście obiekty usunięte. Gdzie twa żona jest? Znaczy żona, wy nie jesteście już w związku, nie? Gdzie jest twoja... No ale dalej jesteś w niej zakochany. Jest tu Odeta? Odeta! Plotkuj. Odeta, wróciłem. I tak sobie myślę, bo wiesz... Dobrze mi było tutaj w tym domu z wami. Popraw jej humor. I wiesz, no tak nie no, ja tak niby trochę nie do końca może się dobrze zachowałem, ale pamiętaj, że łączy nas święty związek małżeński. I to, że ja sobie tam poleciałem w bok i inne rzeczy, to ty i tak masz mnie przyjąć z powrotem do domu, rozumiesz, nie? Żona jesteś moja i w ogóle fajnie, super, nie? Współczuję ludziom żyjącym w dawnych czasach ogólnie, bo to co mówię teraz, no to też nie jest takie głupie, tylko w sensie wymyślone, tylko tak bywało, nie? Żeś co? Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, nie? I te żony przyjmowały biedne tych facetów, bo co miały robić, nie? A on cóż się będzie męczył, nie? Popraw jej humor, powiedz jej, że wiesz, no, ja wrócę tutaj do domu, muszę załatwić sobie swoje sprawy, które mam z tamtą Simką, ale jednak zapytaj o gust muzyczny, spróbuj pocieszyć, przecież ja do ciebie wrócę. Moja droga, no proszę cię, nie? Masz tutaj taką interakcję jak przeproś, żebyś ty mógł się tutaj wprowadzić, poproś o małą pożyczkę, poznaj, pożegnaj, poproś o pochuśtanie, nie ma. Spróbuj pocieszyć z chlebie, rozmawiaj o smutku, rozmawiaj o hobby, obejmij czule. No bo wiecie, nie? On tam trochę się tam posiedział, fajnie było, super było, ale się skończyło i chce wrócić do domu, bo u Odety to przynajmniej był wikt i opierunek, a tam nie ma wiktu i opierunku, a ja nie mam rąk i nie potrafię sobie sam ogarnąć takich kwestii. Więc cóż, flirtować ty chcesz tutaj, więc chodź sobie z nią jeszcze poflirtuj. Bardzo proszę. Słodka gadka. No i też nie oceniajcie źle Odety, ponieważ no ona jest taka wychowana w kwestii, że no co Bóg złączy, człowiek niech nie rozdziela itp. itd. No i ona pozwoli mu tak trochę tutaj w ten sposób się zabawić, więc lecimy do zarządzania światami i pomimo, że on wie, że będzie mieć dziecko, to wraca do domu do kolejnej i syndrom Leonarda z tego wychodzi. Natomiast cóż, no szuja taka, no nie? Szuja. No ta biedna Odeta daje sobą manipulować. I słuchajcie, bo to też wynika z tego, że no Odeta ma inny charakter niż jej siostra. Siostry w sumie. Bo zarówno Gabriela Anna, jak i Jane Brittany, jak i Irena Zofia to były podłe, okrutne, złe kobiety. A Odeta nie jest podłą, okrutną, złą kobietą. Ona jest trochę taka naiwna, taka dobra. No wiecie, nie? No i cóż, no mąż chce wrócić do domu, przeprosił ją i ona nie wie o tym, że Krystal jest w ciąży. A skoro ją przeprosił, no to wiecie, nie? No przecież mąż, nie? Nie wyrzuci go. Także... Tadam! I cóż, ta kwestia została załatwiona. Chociaż wiem, bywa wtórna. Ale już rozpoczęta musi zostać też zakończona, nie mogę to tak zostawić w połowie uciętym. I wracamy do naszej Gabrieli Anny. Odeta, przyszłaś nam powiedzieć o tym, co zrobiłaś, że przyjęłaś go. Chodź, Gabriela Anna, bo ty, Gabriela Anna to jest kobita z charakterem, zaproś do środka siostrę. One się trzymają razem, tutaj Jane Britta i Irena Zofia, tak Odeta właśnie i Gabriela Anna się tu trzymają, chodź, zaproś ją do środka, do swojej willi. I więcej opcji, przyjazne. Obejmij ją czule. No cześć siostra, że do mnie przyszłaś, fajnie. Powiedz mi, jak sobie radzisz po tym, jak się rozwiodłaś ze swoim mężem. W sensie rozwiodłaś, rozstałaś. Rozwiodłaś, jeden pies.
usiądźcie sobie razem. Siedział kilka miesięcy u jakiejś obcej kobity, która teoretycznie jakąś naszą rodziną jest, no ale jednak. Chodź tutaj z przyjaznych, dyskutuj o istnieniu wampirów, powiedz, że on jest takim wampirem i wysysa wszystkie dobro z ciebie. I chodź tutaj się dowiadujesz, że ona się z nim spiknęła znowu, więc kłóć się o to, kto jest lepszy. A wnawrzesz na tę siostrę, że jest po prostu, że to jest bez sensu, skrzycz ją za to, że taką głupotę zrobiła i przyjęła takiego typa do siebie, że typów to się powinno gdzieś tam wykorzystywać, a nie dawać wykorzystywać. W sensie, że kobieta powinna wykorzystywać, a nie mężczyzna kobietę. Więc chodź, kłóć się tutaj. Wrzeszcz na tę siostrę. A ty wrzeszcz do niej, że przecież tak nie można, że to kobieta powinna usługiwać mężczyźnie. Kłótnie. I chodź tutaj z podłych, obraź ją, że nie ma godności, że daje sobą w ten sposób manipulować, że powinna go wykopać, a nie jakiś Barbara z nim i w ogóle, jak on z inną się prowadził, nie? I idź sobie. No i oczywiście, słuchajcie, kwestia jest taka, że nam się to bardzo nie podoba, co się stało. Oj, bardzo nam się nie podoba, że tutaj jakieś takie akcje się wydarzyły. Zmień sobie strój. I wypada się spotkać z tymi ludźmi, co? Więc chodź, zmień sobie strój na ten taki bardzo burżuazyjny, taki, wiesz, o, żebyś była taka super burżuazyjna, wręcz królowa. I lecimy na spotkanie, żeby sobie pogadać z mężem Odety. I z jego kochanką. No chodź, zapukamy tutaj do drzwi, żeby sobie porozmawiać, bo Odeta daje sobą manipulować. Odeta nie jest takim charakterem, a Gabrysia Anna jest. Nie wiem, czy na nią czasem Jane Brittany nie mówię przez cały czas, albo jakiejś innej Ireny Zofii. Jeśli tak, to przepraszam. Chodź tutaj, więcej opcji, podłe, grubiańskie powitanie. Chodź, jeszcze w takim stroju, wiesz, takim burżuazyjnym. I chodź tutaj, zrób podłe, obraź go, obraź, dojedź go w ogóle, wiesz, bierz go, no dosłownie zeżryj go, cokolwiek, drwij z niego i chodź tutaj jeszcze tak, drwij z niego i jeszcze wykrzycz mu zakazane słowa, że w ogóle on się na prawo i lewo i w ogóle i chodź jeszcze go popchnij tutaj, bo ty jesteś taka, wiesz. Nie będzie on sobie tutaj pogrywał z twoją siostrą, którą ty kochasz, bo ona tak, ona kocha faktycznie tę Odetę. Obraź go. Odeta ma za dobre serce do tego. Nie chluśnij mu napojem i nie rozmawiaj z Purchlakiem, bo skrzywisz Purchlakowi psychikę. O nie. No wiesz co, zepsułaś mi to. Twierdź, że jesteś mistrzem zbrodni i naprawdę go dojedziesz, jeżeli twoja siostra będzie przez niego płakać. Chodź. I tutaj z podłych pchnij go, no bo przecież wiecie, ona nie jest byle kim, ona już jednego mężczyzny się pozbyła, więc skoro jednego się pozbyła, to czemu nie dwóch? I chodź tutaj, obraź go. I chodź tutaj, o, walcz z nim idealnie. I z nim walczyć. Wiesz, że naprawdę to, co tutaj jest, to tylko przedsmak tego, co dostaniesz, jak ona będzie płakać przez ciebie jeszcze. Mam nadzieję, że go dojedziesz. Dojedź go. Masz więcej, na pewno więcej kondycji niż on. 100%. Kon jest magiem, więc to nie wiadomo z drugiej strony. Dojedź typa. O nie, on nas dojechał. Tak być nie może. No to powiedz mu, że kłóć się o cele życiowe, że jego celem życiowym jest... Nie cierpią się teraz nawzajem. Tak. Kłóć się o jego cele życiowe, że one są takie durne jak on. Spytaj go, czy ma jakiś problem. Idealnie, takie dresikowe. I uznaj za wroga. I powiedz mu, że typie, po prostu nie pokazuj się mi na oczy. Bo się to skończy dla ciebie źle. A że mamy doświadczenie, to się o tym dowiesz. Oczywiście to jest czysta hipokryzja, co odwala tutaj Gabriela Anna, ale to pomijamy, nie? Ona wiecie. Nikt nie będzie tutaj jej siostry i jej rodziny ruszał, nie? To jak Scarlett przymiot z wiatrem. No i skoro już mamy jednego typa załatwionego, to lecimy do jego kochanki. Chodź. Wiem, że jesteś głodna, zaraz ci kodem szczituję, żebyś nie była. Musisz odgrywać swoją rolę, kochana. Nie możesz być głodna tutaj. Chodź, idziemy do niej. Jeszcze dowiesz się, że ona jest w ciąży.
Trudno będzie tego nie zauważyć chyba. I jesteśmy oto przed nawiedzonym domem. Totalnie nawiedzonym domem rodziny, domem należącym do rodziny McTinsley, domem, o którym Gabrysia Anna słyszała wiele. Weź ty sobie strój może zmień, żebyś ty tak nie wyglądała w tej bieliźnie, nie wbiła w bieliźnie do niej. O Jezus, ona ma taką samą sukienkę jak Odeta. Chodź tutaj, grubiańskie powitanie. I dostrzeż to. Dostrzeż to, co tutaj jest. I chodź tutaj, podłe, obraź ją, że w ogóle z żona tym poszła i wiecie, nie? Takie tam różne. I z podłych dojedź ją, że brudne otoczenie, że Sylwii w ogóle elo. I z podłych tutaj kpi ze stroju, że ma takie samo jak żona kochanka. Kłóć się o karierę, że jest w ogóle bez ambicji żadnych kobieta. Chodź, 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 no. Kłódź się, kłódź. Oj, kłódź się. Ona ma mieć arcywrogów. Po prostu arcywrogów w nich wszystkich. Podłe kpi ze stroju. I tak stwierdzam, że... ja nie wiem, czy ona nie powinna mieć przypadkiem aspiracji i pracy jako mistrz zła, czy coś w tym stylu, a nie to. A to sobie tak prowadzić, a nie być w tym temacie. Rozumiecie, nie? Drwi z niej, że nigdy nie będzie z tamtym Simem, bo on jest jej swoją siostrą i więcej opcji, wykrzyczy jej zakazane słowa. No wiesz, wrzeszcz, po prostu drama, aż przyspieszę. Bardziej mi przykro z powodu twojej straty, jeżeli chcesz porozmawiać, wybierz się ze mną na kolację. O, jaki on jest biedny, Gilbert Vinci. Ten twój ojciec, którego nigdy nie poznasz, bo matka go otruła. I na całe ciało jakiś strój. Też się cieszysz z tego, nie? Że matka ci otruła ojca. Super sprawa! No, także Gabriela Anna jest dosyć taką, powiedziałabym, niebezpieczną sinką. Lepiej z nią nie zadzierać. Ona już obrała sobie na cel męża Odety oraz jego kochankę. Dojechała ją. Nie wie, czy ma powiedzieć Odecie o tym, że jej mąż będzie mieć że kochanka jej męża będzie miała dziecko, czy nie. Właściwie to ją akurat najmniej interesuje. Po prostu ta kochanka ma się nie wtrącać, w ogóle ma się nie pojawiać, w ogóle ma jej nie być, ma nie egzystować, wiecie. Nie być totalnie powiązana z rodziną Gabrieli Anny, bo Gabriela Anna powiedziała jej, że ona ma znajomości i ona wszystkich dojedzie, jak trzeba będzie. No i to samo oczywiście powiedziała mężowi Odety. I prawda jest taka, że no Gabriela Anna jest simką nieprzewidywalną i że faktycznie może zrobić coś, że wszyscy będą ostro żałować, jeżeli będą z nią się wojować. Nie no, ale wiecie, o co chodzi, nie? Że lepiej mieć ją po swojej stronie, ona jest przebiegła i nie zawaha się już po prostu przed niczym. No i kochani, mamy Steve'a Evansa już gotowego i tak się nam Steve prezentuje w zwykłym swoim codziennym stroju. Myślę, że jest bardzo też uroczym purchlaczkiem. I musimy go oczywiście gdzieś przesłać. I słuchajcie jeszcze, bo zapomniałam wam powiedzieć odnośnie tej Gabrieli i tych jej zachowań. Trochę ludzie myślą, że to może przez to, że straciła męża. Oczywiście ci, co mają wiedzieć, że mają na nią uważać, to wiedzą. Ci, co ją kochają, to ją kochają. To jest taka kobieta, która, jak już wam wspomniałam, no drama. I to taka drama na najwyższą skalę, taka drama, jakiej jeszcze nikt nie organizował w ogóle w całych dziesięcioleciach. No, jeżeli chodzi o tego Steve'a, no to trzeba się go gdzieś pozbyć, żeby w ogóle nie musieć z nim przebywać, no bo ona wcale tego dziecka mieć nie chciała, nie? To jest jakieś dziecko takie z przypadku i właściwie jest tyle szkół, które mogą przyjąć jakieś purchlaki, w ogóle rodziny, no bo przecież ona jest... O Jezu, aż szkoda, nie? Ale przecież ona jest w takim stanie, że nie może się nim zająć. Więc... to jest dobre zdjęcie na miniaturę. Ej, chwilę. No, dobre. No, i ona jest w takim stanie, że nie może się nim zająć, więc musi się zająć nim ktoś inny, więc lecimy sobie teraz do zarządzania światami i wysyłamy Steve'a daleko od nas. I na tym będziemy kończyć dzisiejszy odcinek Wyzwania Dziesięcioleci. Tylko tak, do kogo prześlemy z rodziny, no bo to z rodziny, ktoś będzie ją wychowywać, no bo jak mówię,
ta nie może, nie jest w stanie i w ogóle podłe, kłótne i złe. Wiem gdzie, do starego domu Rose, w sensie Rose już nie żyje, fakt, i jej mąż jeszcze już tam dogorywa, ale Rose była w ogóle taka dobra, altruistyczna, tak? Tak się chyba mówi. I przyjęła dziecko z domu dziecka i w ogóle, i jej dzieci też są takie dobre i dbają o inne dzieci i w ogóle, więc tu wyślemy purkrega. No to też jest rodzina, no i oni wiedzą, no przecież, że Gabriela Anna jest bardzo załamana i nie może się teraz zajmować dzieckiem. Więc na razie od Evansów nasze purchle leci do Edwardsów. A Gabriela Anna McTinsley oraz jej kot lecą ze swoją intrygą dalej. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzu i łapce, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Widzimy się w kolejnym odcinku Wyzwania Dziesięcioleci. Zostańcie wspierającymi. Dostaniecie wtedy dodatkowe bonusy i dostęp do zamkniętej strefy na Discordzie. A na Discorda oczywiście też zapraszam i zapraszam Was na mój Instagram. No.